Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 15 powodów, przez które nie jesteś szczęśliwy. Jeśli do tej pory, obecnie w swoim życiu, nie czujesz właśnie takiego poziomu szczęścia, jakiego od niego oczekujesz, jeśli ciągle chodzisz smutny czy smutna, coś Ci w tym życiu nie pasuje, brakuje Ci pewnych rzeczy, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! 15 powodów właśnie na temat tego, dlaczego nie czujesz się szczęśliwy. Znalazłem ostatnim razem właśnie taką listę w internecie, przyjrzałem się jej i okazała mi się wyjątkowo trafna. Jedynie w paru punktach ją zmodyfikowałem i również tutaj dołożyłem swoje interpretacje pewnych tematów. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla Ciebie bardzo wartościowy, ponieważ znajdziesz tutaj mnóstwo wskazówek, które być może dadzą Ci do myślenia, które być może wcześniej nie wpadły Ci do głowy, nawet jeśli są oczywiste. No i sprawią teraz, że będziesz w stanie coś zmienić w swoim życiu, dokonać jakichś zmian. Więc pomimo tego, że tytuł jest tutaj taki bardzo, bardzo negatywny i być może no, smutny po prostu, bo będziemy mówić o jakichś rzeczach, które sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy, o tyle myślę, że właśnie wartość tego filmu będzie polegać na tym, że będziesz w stanie te rzeczy skorygować, zmienić i dzięki temu wprowadzić dużo więcej szczęścia w swoim życiu. Pierwszy punkt, od którego zaczniemy, to właśnie przekonanie o tym, że pieniądze dadzą szczęście. Bardzo wiele osób czeka z momentem tego, żeby poczuć się w życiu jako szczęśliwa osoba, czekają do momentu, aż będą bogaci i liczą na to, że właśnie te pieniądze, że duża ilość pieniędzy sprawi, że będą się czuć super szczęśliwi i życie stanie się fantastyczne. Niestety rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego, że pieniądze nie mają wiele korelacji z tym właśnie, oczywiście ponad pewnym poziomem, bo wiadomo, że człowiek, który nie ma na jedzenie, raczej szczęśliwy nie będzie. Natomiast od klasy średniej aż do ludzi bardzo bogatych nie ma tu za dużej korelacji pomiędzy poziomem szczęścia, a właśnie tym, ile masz pieniędzy. Pieniądze szczęścia nie dają, ułatwiają po prostu życie, na pewnym etapie umożliwiają w ogóle funkcjonowanie, no bo musimy coś jeść, mieć dach nad głową, ogrzać się w zimie, tu w Tajlandii oczywiście nie trzeba, ale tu się trzeba z kolei czasem schłodzić w lecie, więc pieniądze są potrzebne. Natomiast to, że ty będziesz mieć więcej pieniędzy, nie sprawi, że będziesz osobą szczęśliwszą. To powinno wynikać z wnętrza Ciebie i nie być zależne od zewnętrznych czynników. Zaraz o tym też troszkę więcej powiem. Drugi punkt to jest to, że uważasz, że szczęście należy Ci się po prostu, należy Ci się od urodzenia i to jest Twoje i nic w tym kierunku nie trzeba robić. Niestety tak nie jest. Szczęście i odczuwanie szczęścia jest nawykiem. Jest nawykiem, pewnym nawykiem myślenia u Ciebie i jeśli Ty właśnie od małego w sobie wyrabiasz nawyk tego, że pewne rzeczy Ci nie pasują, że znajdujesz zawsze dziurę w całym, że nie jesteś w stanie cieszyć się tym, co już udało Ci się osiągnąć, to nie masz co liczyć na to, że kiedykolwiek będziesz człowiekiem szczęśliwym. Szczęście przede wszystkim polega na umiejętności doceniania tego, co już się ma, cieszenia się życiem i tymi rzeczami, które w życiu już mamy, a z rzeczy, których nam brakuje, czy które nam przeszkadzają, umiejętności właśnie ich zmiany i aktywnego działania w tym kierunku, żeby po prostu coś w swoim życiu ulepszyć. Więc nie oczekuj od życia tego, że ono samo przyniesie Ci szczęście. To Ty masz aktywnie pracować na tym, żeby pielęgnować w sobie szczęście. Kolejna rzecz, to jest punkt trzeci, to jest liczenie na to, że inni ludzie są w stanie dać Ci szczęście, że inni ludzie i ich obowiązkiem jest właśnie to, żeby dać Ci szczęście. Jeśli Ty będziesz oddawać tak ważny czynnik i tak istotny czynnik swojego życia, jak właśnie to, czy jesteś szczęśliwą osobą, czy nie, w ręce innych ludzi, to będziesz się od nich uzależniać. Będziesz oddawać całą praktycznie wartość swojego życia w ich ręce, a nie zawsze trafisz na ludzi życzliwych. Co więcej, każdy z nas odpowiada za siebie i nie jest nikt w stanie sprawić, że Ty będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nawet jeśli kupi Ci samochód, a Ty stwierdzisz, że Ci się nie podoba ten samochód, bo ma brzydkie felgi, to jesteś w stanie być nieszczęśliwy z tego powodu. Inni ludzie nie są w stanie zapewnić Ci szczęścia. To Ty właśnie w sobie, w środku, jesteś w stanie wypielęgnować taki nawyk, żeby doceniać to, co masz, cieszyć się tym, co masz, cieszyć się ludźmi, którzy Cię otaczają, cieszyć się światem, tym życiem, docenić to, co masz. Dopiero wtedy jesteś w stanie to szczęście osiągnąć. Punkt czwarty. Oczekujesz, że będzie jak w filmie. Naoglądałeś się filmów, zresztą tak jak ja mogę ze swojej historii powiedzieć, że w dzieciństwie właśnie bardzo dużo oglądałem, zobaczcie jak pięknie się lotusy rozwinęły tutaj. Znaczy nie lotus, to się tu mówi, ale kwiat lotosu. Właśnie rośnie tutaj, tu już nowe wyrastają, codziennie jeden się otwiera i wieczorem się zamyka.
a mój pies jego zjada. Więc oczekujesz, że będzie po prostu jak na filmie. Życie nie wygląda tak jak film. Film jest całkowicie fikcyjnym obrazem, przeważnie zmontowanym tak, żeby to się dobrze oglądało i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Chociażby temat, że na filmach ludzie nie piją w ogóle wody i piją, widziałem gdzieś badania robione w pewnych latach, że więcej było wypijanego na ekranie alkoholu niż wody czy jakiegokolwiek normalnego napoju. Ludzie na filmach praktycznie nie jedzą, chyba że ma to jakiś związek z fabułą, więc tutaj już możesz wywnioskować, że jest to zupełnie nierealny obraz. I zwłaszcza filmy disneyowskie, gdzie przychodzą magiczne wróżki, gdzie zdarzają się super zbiegi okoliczności, no nie powinny być dla ciebie wzorcem twojego życia i przede wszystkim wzorcem twoich oczekiwań od życia. Nie możesz oczekiwać, że życie będzie wyglądało jak film. Możesz stworzyć piękne życie i wspaniałe życie, ale w nim zawsze będą te ciemne strony, w nim zawsze będą nudne momenty, będą momenty wymagające wielu lat konsekwentnej pracy nad jakimś obszarem twojego życia i nie będziesz w stanie tego przeskoczyć ani uniknąć. Piąty punkt. To jest temat, który zdarza mi się niecenzuralnie opisać na webinarach, które prowadzimy. Tu zachęcić cię chcę gorąco, żebyś kliknął sobie link pod tym filmem. W opisie jest pierwszy link, mogę ci go przeczytać, wyzwanie90dni.pl/webinar. Webinar, przez W pisane, webinar. Tam dostaniesz zaproszenie właśnie na jeden z webinarów, który poprowadzę w najbliższym czasie. Zapisz się od razu i wykorzystaj tą szansę, bo jest to całkowicie darmowa opcja, że możesz właśnie przyjść na takie szkolenie, które dla ciebie przygotuję. Natomiast właśnie często na webinarach po prostu puszczają mi nerwy, patrząc na to, czym jesteśmy atakowani z telewizji i z różnych newsów i jak wiele negatywnych informacji tam jest. Tam są praktycznie same negatywne informacje. Wszystkie katastrofy dookoła świata, które się zdarzyły w ostatnim czasie, wszystkie śmierci ludzi, są tam oprócz tego rozgrywki polityczne, które ja nazywam konsekwentnie telenowelą dla biednych, bo jest to po prostu coś, na co ludzie tacy zwykli nie mają absolutnie żadnego wpływu. Oglądają sobie, jak tam między sobą ci politycy się kłócą i przypomina to po prostu jak niekończące się, trwające przez kilkadziesiąt lat już jakieś tam moda na sukces czy tego typu rzeczy. Po prostu no można to oglądać, jak ktoś nie ma nic innego lepszego do roboty, natomiast nie polecam. No i właśnie patrząc na te wredne ryje polityków, człowiek się denerwuje, człowiek się wkurza, człowiek się frustruje, bo i tak nie ma na nich żadnego wpływu, nie? Druga rzecz jest taka, że patrzy po prostu na te wszystkie katastrofy, śmierć, na te wszystkie rzeczy dookoła, które nas otaczają i jemu się wydaje później, że świat jest zły, że świat jest beznadziejny. Po co ja mam cokolwiek budować, jak tyle wojen naokoło i tyle zniszczeń, to przecież nic nie ma absolutnie żadnego sensu, nie? Więc nie polecam ci właśnie, żeby w ogóle nie potrzebujesz tak naprawdę tych wiadomości w swoim życiu. Ludzie jeszcze 100 czy 200 lat temu nie mieli pojęcia o tym, co się dzieje na ziemi na kuli ziemskiej i jakoś ich życie potrafiło być szczęśliwe, potrafili normalnie funkcjonować. A jak chcesz szukać jakiejś informacji, to znajdź sobie jakieś dobre źródła informacji, gdzie są faktycznie rzeczy istotne dla ciebie, istotne dla twojego życia, a nie to, że gdzieś autobus na drugim końcu świata się przewrócił i zginęło 30 osób. No co z tego? Co z tego? Może teraz wyjdę na nieczułą osobę, ale na świecie w tym samym czasie w wypadkach samochodowych pewnie zginęło 10 tysięcy osób, czy nawet więcej i jakoś nie przejmujesz się ich losem. Więc takie udawane przejmowanie się, bo ktoś coś napisał w wiadomościach i można opowiedzieć znajomym coś ciekawego, jest po prostu hipokryzją, bo co za różnica, czy rozbiło się 10 tysięcy ludzi pojedynczo na świecie, czy w grupach czteroosobowych, czy jeden autobus 30-osobowy. Katastrofa, no, z punktu obiektywnego widzenia jest dużo większa właśnie w całej reszcie wypadków, o których się nie mówi, no bo ciężko zgromadzić polityków, którzy się będą pucować i promować właśnie w przypadku jakichś takich przykrych wydarzeń, nie? W kilku miejscach naraz, lepiej jedno jakieś większe wydarzenie i można wtedy na tym zbudować swój jakiś tam polityczny kapitał. Natomiast właśnie o tym ci mówię, żeby zrezygnować z telewizji, zrezygnować z różnych newsów, mediów, czytania tego wszystkiego, bo nie jest ci to w życiu zupełnie potrzebne. Ja żyję wiele lat, osiągam bardzo duże sukcesy, jestem szczęśliwy, praktycznie nie sięgam nigdy po te rzeczy. Czasem troszkę oglądę sobie, co się dzieje w Polsce, po to, no bo po prostu nie mieszkam w Polsce od 6 lat, więc raz na miesiąc mogę sobie zobaczyć, co tam jakaś ciekawa osoba jest w stanie powiedzieć o kraju. Punkt szósty. To jest ciągłe przeglądanie Facebooka, Instagramów, różnych, teraz już w ogóle dla młodszych osób to już weszło tyle portali, że ja się pogubiłem. Natomiast przeglądanie cały czas social mediów sprawia po prostu, że widzisz nierealny obraz świata. Obserwujesz swoich znajomych, którzy cały czas pokazują piękne fotki na Instagramie, ale nie pokazują na przykład, jak wiele pracy ich kosztowało, żeby dojść do tych pięknych fotek. I później tworzysz sobie w głowie jakąś przepaść. Przepaść pomiędzy twoim życiem,
a ich życiem, bo widzisz tylko rezultaty, widzisz w swoim życiu, że coś tam robisz, może ciężko pracujesz 12 godzin w jakiejś robocie za najniższą krajową, no a patrzysz na swoich znajomych, że oni no, razem do szkoły niby chodziliście, a oni teraz mają wspaniałe i piękne życie. Natomiast nie dostrzegasz tam absolutnie tego, co działo się pomiędzy, ile godzin oni musieli pracy włożyć, ile dni, tygodni, miesięcy i lat ciężkiej pracy, żeby dojść do tego, co osiągnęli w swoim życiu. Więc przede wszystkim w ogóle no, życie życiem innych ludzi, czyli cały czas zamiast skupić się na swoim życiu i czynić je pięknym i doświadczać pewnych momentów, siedzenie w ekranie telefonu czy komputera nie sprawi, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nie sprawi, że będziesz szczęśliwym człowiekiem, to nie jest twoje życie, to jest ich życie i to w przypadku właśnie tak jak oglądania telewizji nie ma zupełnie żadnego sensu. To nie masz wpływu na to ich życie w jakiś sposób, nie możesz się tym cieszyć, możesz zobaczyć jedynie jakieś fotki i tyle i skomentować, ewentualnie z kimś się pokłócić na Facebooku. Nie ma to sensu. Kolejna rzecz, siódma, to są złe relacje z rodziną i z bliskimi ci ludźmi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że rodziny się nie wybiera. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy miał farta tego w życiu, żeby właśnie coś fajnego w życiu osiągnąć. Nie każdemu się udało, nie każdy po prostu miał szczęście. Natomiast właśnie rodziny się nie wybiera i ma się tylko w życiu jedną. Ewentualnie można się z kimś hajtnąć i mieć drugą, tak jak ja mam teraz w Tajlandii tajską rodzinę swoją. Natomiast jeśli ty trzymasz złe relacje z ludźmi, bo to, że kogoś nie przepadasz za kimś, że ktoś tam nie jest według ciebie idealnym człowiekiem, to nie sprawia, że ty musisz z nim nawiązywać negatywne relacje. Możesz po prostu zignorować pewne rzeczy z jego życia, to co on robi, a niekoniecznie musisz z tym człowiekiem się kłócić, wchodzić w konflikt, czy tworzyć jakieś właśnie wojny takie w rodzinach, gdzie ludzie później nie odzywają się do siebie przez 20 lat. Niestety to sprawia, że nawet jak masz złych rodziców, nawet jak obiektywnie złych, że ojciec pijak leje cię albo lał cię w dzieciństwie, matka też cię przezywała cały czas, robiła jakieś negatywne rzeczy, to dostrzeżesz to później jako dorosły człowiek, że mimo wszystko można było tym ludziom okazać szacunek, że niekoniecznie trzeba było, można było pogodzić się z tym po prostu, co oni zrobili, wybaczyć im w jakiś sposób dla siebie, bo ty poczujesz się z tym lepiej. To jest jednak twoja rodzina i mimowolnie jakąś więź z tą rodziną będziesz czuć. Dużo lepiej właśnie poukładać tego typu pewne rzeczy, przebaczyć komuś jego złe zachowanie, nawet jeśli on nie zdążył się ogarnąć jeszcze w swoim życiu, bo zrobić to po prostu dla siebie samego. Tak, żebyś ty był szczęśliwy czy szczęśliwa, bo tak jak ci jeszcze raz powtarzam, trzymanie jakichś po prostu zadr z przeszłości i żalu do kogoś tak naprawdę będzie wiercić dziurę w brzuchu tobie, a nie tej osobie. Ta osoba często nawet nie będzie wiedzieć, że ty masz do niej pretensje, a ty po prostu w sobie będziesz cały czas trzymać te negatywne emocje. Postaraj się wybaczyć, wiem, że nie jest to łatwe, ale ludzie w stanie są to zrobić i naprawdę wybaczyć najgorsze rzeczy i wtedy dzięki takiemu oczyszczeniu możesz po prostu iść do przodu ze swoim życiem. Więc postaraj się te relacje ze swoją rodziną jak najbardziej ulepszyć, jak najbardziej doprowadzić je do dobrego stanu. Zobaczysz, że nawet jeśli oni się nie zmienią absolutnie, dalej będą tymi samymi ludźmi, to ty będziesz się dużo lepiej czuć, będziesz spokojniej zasypiać, będziesz dużo lepszą jakość życia. Kolejna rzecz, ósma, to jest to, że nie masz zwierzątka. Ja ci mogę powiedzieć, teraz mam trzeciego psa w swoim życiu, dwa miałem wcześniej, jak byłem mały. Później była pewna przerwa i powiem ci, że posiadanie zwierzątka, no to jest po prostu, właśnie, czy to jest moje zwierzątko? Chodź, zwierzątko. Oj, zwierzątko. Chodź. O właśnie. To jest moje zwierzątko. I mogę ci powiedzieć, że posiadanie takiego zwierzątka to jest przynajmniej darmowa godzina szczęścia dziennie. Popatrz się na ogonek. To jest po prostu cały czas szczęśliwe zwierzątko, które będzie przychodzić i może ci umyć policzki albo zrobić inne rzeczy. Natomiast na pewno sprawi, świeżo wykąpana, pachnąca ninja, na pewno sprawi... O! I kapelusz spadł. Ninja, musisz podnieść. Dobra, zaraz ubierzemy. Na pewno właśnie posiadanie zwierzątka, i mówię ci to z autopsji, zwłaszcza psa, jest po prostu darmową dawką szczęścia dziennie, za którą, trzeba dać jeść, trzeba jakoś się tam zająć, ale na pewno nie musisz robić dużego wysiłku w tym celu właśnie, żeby to szczęście do ciebie później przychodziło ze strony tego małego organizmu, małego, który już ponad 20 kg waży, małego zwierzątka. No zwierzątko, wracaj, zaraz do ciebie wrócę. Posiadanie właśnie zwierzątka no, daje dużo szczęścia w życiu, dodatkowego szczęścia. Jak dzień się składa z 24 godzin, 8 godzin może jesteś w pracy, plus do jazdy to 10, 8 godzin śpisz, to masz 18, zostaje ci 6 godzin tak naprawdę na twoje rzeczy normalnie w ciągu dnia.
Jedna godzina w tym czasie właśnie może być, dzięki temu, że masz fantastyczne zwierzątko, może być spędzona po prostu w szczęściu i radości. Obiektywnie zwiększy to poziom ilości Twojego szczęścia w życiu. Kolejna rzecz, punkt 9, dlaczego jesteś nieszczęśliwy, to jest to, że źle po prostu się odżywiasz, że jest dziadostwo. Jeśli ty nie dbasz o swój organizm, a przede wszystkim, to ja już ten temat studiuję od wielu lat swojego życia, właśnie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i przede wszystkim właśnie to, co jemy, ma wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i energię życiową. Przede wszystkim to, co jemy, bo to jest tak jak samochód, do którego nalejesz na przykład wódki pomieszanej ze starym olejem spod frytek, no nie będzie zbyt dobrze jeździł i prawdopodobnie długo nie wytrzyma tego typu silnik, o tyle Tak samo ty właśnie możesz polepszyć znacząco swoje wyniki życiowe, możesz polepszyć swoje samopoczucie, no i przede wszystkim czuć się lepiej po prostu w swoim ciele, mieć więcej energii i wstawać z większym uśmiechem na twarzy poprzez to, że po prostu zaczniesz patrzeć na to, co jesz. Chociaż w podstawowym sensie wyedukujesz się odnośnie tego, jakie są składniki żywności, co to są białka, węglowodany, tłuszcze, jakie jest jedzenie przetworzone, nieprzetworzone, co to są tłuszcze skomplikowane trans, co to są... jeszcze jakieś inne składniki, jakaś chemia w jedzeniu, czy skąd pochodzi to jedzenie w ogóle, które jesz, i wcale to nie musi wymagać od Ciebie, że jedzenie będzie droższe dla Ciebie, przeważnie będzie może tańsze, bo te przetworzone rzeczy są dosyć drogie, a dodatkowo poczujesz się lepiej, poczujesz się szczęśliwszy, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc jest to 100% racja, spróbuj zadać o swoje żarcie. 10. punkt, dlaczego nie jesteś szczęśliwy, no dlatego, że żyjesz przeszłością, że cały czas rozpamiętujesz swoje niepowodzenia, porażki, czy przykre chwile, jakieś wstydliwe chwile ze swojej przeszłości, zamiast po prostu pójść do przodu ze swoim życiem, zamiast skupić się na tym, co jest dzisiaj, tu i teraz, ty cały czas żyjesz tą przeszłością, cały czas gdzieś tam wspominasz jeszcze dziewczynę sprzed 5 lat, która cię rzuciła, albo z którą coś tam zawaliłeś, czy w drugą stronę. I nie jesteś w stanie dzisiaj funkcjonować normalnie, nie jesteś w stanie skupić się na tym, jak piękny świat Ciebie otacza, jak wielkie możliwości stoją przed Tobą i jak wspaniałe jest Twoje życie, tylko cały czas po prostu żyjesz w tej przeszłości, wiercisz ją, wałkujesz ją na nowo, przyzwyczajasz równocześnie swój umysł właśnie do tego negatywnego myślenia, przyzwyczajasz swój umysł do skupiania się na rzeczach negatywnych, do widzenia dziury w całym, do pewnej wizji Ciebie, że po prostu jesteś jakimś nieudacznikiem, że jesteś osobą niegodną i pielęgnujesz w sobie tą wizję na tyle, że później faktycznie Twój umysł sprawi, że będziesz dorastać do swojego wizerunku. Czyli faktycznie nie będziesz nic robić, będziesz podejmować złe decyzje w życiu właśnie po to, żeby się po prostu czuć cały czas jak ofiara losu, cały czas zwalać wszystko na swoją przeszłość, zamiast po prostu iść do przodu ze swoim życiem i pokazać sobie i wszystkim innym, że dałeś radę, że jesteś wart właśnie tego, żeby w życiu być człowiekiem szczęśliwym, żeby być człowiekiem, który osiągnął sukces. Kolejna rzecz, punkt 11, to jest to, że właśnie nie podejmujesz decyzji. Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, oni przeważnie nie mają umiejętności podejmowania decyzji. Oni nie są w stanie, jeśli mają kilka wyborów do dokonania, nie są w stanie wybrać jednego z nich, paraliżują się cały czas tym, czują, że to ich przerasta i najchętniej to oddaliby właśnie możliwość wyboru komuś innemu. Problem polega na tym, że jeśli oddajesz możliwość wyboru komuś innemu, to on podejmie decyzję na podstawie swoich za i przeciw. On podejmie tak tą decyzję, że ona będzie dobra dla niego i on z niej jakieś korzyści wyniesie, a niekoniecznie ty. Niekoniecznie ty. Ludzi dobrych i złych jest na świecie bardzo dużo, więc nie wiadomo nigdy na kogo trafisz, a też nawet człowiek dobry bardziej będzie się kierował po prostu swoimi plusami, minusami, niż nie będzie przedkładał Twoich ponad swoje. Więc naucz się podejmować decyzje, zacznij od czegoś małego, zacznij od czegoś, co sprawi, że już będziesz w stanie po prostu zmienić swoje życie, że będziesz w stanie wyrobić sobie własną opinię na temat różnych rzeczy na świecie i będziesz w stanie właśnie decydować o swoim życiu samodzielnie. Jeśli będziesz to praktykować, nie dzisiaj, ani nie jutro, ale może za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy wyrobisz sobie ten mięsień decyzyjności, który sprawi, że później będziesz w stanie już samodzielnie projektować swoje życie i każdy swój dzień, a nie cały czas być zdanym na życie w reakcji wobec tego, co inni ludzie dla Ciebie zaplanowali. Punkt 12. Twoje otoczenie. Popatrzcie, ludzie, którzy otaczają Ciebie, jeśli to są ludzie negatywni, jeśli to są ludzie, którzy cały czas narzekają, którzy są nieszczęśliwi w swoim życiu, to automatycznie Ty będziesz przejmować ich stan emocjonalny. To jest dowiedzione psychologicznie poprzez wiele, wiele różnych badań, że
właśnie jeśli siedzimy nawet obok kogoś, to przejmujemy stan emocjonalny tej osoby. Jeśli ta osoba jest wesoła, no to nam też jest wesele. Jeśli jest smutna, to my się robimy smutni. Jeśli ta osoba jest agresywna, no to w nas też się coś gotuje. Jeśli ta osoba jest zdenerwowana, jeśli ta osoba jest pospinana w swoim życiu, no to my też w jakiś sposób się spinamy, też czujemy pewien niepokój. Więc jeśli ty otaczasz się właśnie takimi ludźmi, w których cały czas panuje niepokój, nieszczęście, którzy cały czas boją się życia, którzy cały czas patrzą negatywnie na wszystko i widzą same negatywne scenariusze, to nie dziw się później, że ty również przejmujesz ich nawyki myśleniowe. To, co wcześniej powiedziałem. Jesteśmy sumą 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu w swoim życiu i weź sobie to porządnie pod analizę i spróbuj to przemyśleć. Właśnie jakimi ludźmi ty się otaczasz, jeśli brakuje ci w twoim otoczeniu ludzi, którzy właśnie byliby pozytywnie nastawieni do życia, którzy chcieliby iść do przodu ze swoim życiem, ulepszać je i równocześnie pomagać innym, to zapraszam Cię do wyzwania 90 dni. Mamy już na chwilę obecną tam prawie 1600 osób, które ten program ukończyły albo idą przez niego z wielkimi sukcesami i ci ludzie wspierają się na właśnie nawzajem. Wiele osób odnalazło gdzie nie spośród swoich tam jakichś kolegów z pracy, rodziny czy najbliższych, nie byli w stanie znaleźć kogoś właśnie pozytywnego, kogoś, kto by ich wspierał w dążeniu do ich lepszego życia. Właśnie w wyzwaniu 90 dni udało im się odnaleźć takie osoby, więc gorąco Cię zachęcam, żeby tu zainteresować się tematem, wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl i tam znajdziesz 3 darmowe pierwsze dni programu. Sprawdź to, zobaczysz, być może znajdziesz tam otoczenie właśnie, którego szukasz. 13. 13. Powód 13, dlaczego być może nie jesteś szczęśliwy. Boisz się nowych rzeczy, boisz się próbować nowych rzeczy, boisz się wychodzenia spoza swoją strefę komfortu, boisz się robienia czegoś, czego wcześniej jeszcze nie robiłeś i przez to właśnie mocno ograniczasz swoje życie. Nie jesteś w stanie odkryć na przykład swoich nowych pasji, swojego hobby, swojego biznesu, którym chciałbyś się zajmować, czy nowego zawodu, ponieważ po prostu boisz się zmian. Boisz się robienia czegoś, z czym jeszcze twój umysł nie jest do końca zaznajomiony i to powoduje w twoim życiu, że jest po prostu ono ubogie. Jest ono ubogie, tracisz wiele szans, poprzez co też popadasz właśnie w taki marazm, w taką codzienność, w taką tak zwaną szarą codzienność, gdzie twoje życie nie ma tych kolorów, nie ma tych barw. Kolejna rzecz, 14, już przedostatnia, to jest to, że nienawidzisz swojej pracy. Tak wiele osób trwa, ja w wyzwaniu mocno walczę właśnie z tym, że ludzie często po prostu nienawidzą pracy, w której są od lat i dalej w niej siedzą, bo boją się właśnie zmian. Boją się podjąć to ryzyko, zwłaszcza, że w Polsce jest teraz tak niskie bezrobocie, że nie powinni się absolutnie niczego bać. Boją się, że po prostu nie znajdą lepszej pracy, że w ogóle nie znajdą pracy, że ich życie się zawali. Natomiast spędzają w tej pracy 1/3 swojego życia wśród ludzi, których nienawidzą, robiąc to, czego nie lubią i jeszcze z szefami i z przełożonymi, którzy po prostu ich cały czas gnębią. No nie można być człowiekiem szczęśliwym, jeśli człowiek 1/3 życia, a tak naprawdę połowę albo więcej niż połowę, zakładając, że śpimy ileś tam godzin, spędza po prostu cały czas w stresie i spędza cały czas właśnie w sytuacji, która jemu nie odpowiada. Ostatnia rzecz to jest właśnie to, punkt 15, że nie masz czasu dla siebie. Jeśli ty nie potrafisz zarządzać dobrze swoim czasem, czego uczymy w wyzwaniu 90 dni bardzo dobrze, jeśli nie potrafisz ustalać sobie priorytetów i nie znajdziesz pewnych chwil dla siebie, kiedy jesteś w stanie pewne rzeczy przemyśleć, jeśli jesteś w stanie przeorganizować wtedy swoje życie, jeśli brakuje Ci tych momentów odpoczynku, relaksu, uwolnienia się właśnie od ciągłej pogoni w życiu za jakimiś tam kolejnymi rzeczami, to nie możesz być człowiekiem szczęśliwym. Więc spróbuj to wygospodarować, jak nie wiesz jak to robić, to znowu uczymy w wyzwaniu 90 dni właśnie tego. No i przede wszystkim sprawdź sobie tych 15 punktów, zobacz co tam jest po kolei i zobacz ile z nich dotyczy Ciebie. Napisz w komentarzu, jeśli jeszcze dostrzegasz inne powody, które sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy, albo jeśli któreś z tych punktów dotyczą właśnie Ciebie. Więc ja zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, daj łapkę w górę, no i trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć! Hey!